Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Z powodu pomyłki spowodowanej zbieżnością nazw, redakcja Wiadomości Kryminalne przeprasza pana Remigiusza Łupickiego oraz wydawnictwo Stoprorab za błędne i nieuprawnione użycie ich wizerunku w materiale szokujące śledztwo CBA, były premier Morawiecki zagrożony. Zarówno pan Remigiusz Łupicki, ani też wydawnictwo Stoprorab, ani inny powiązany z panem Remigiuszem Łupickim podmiot, zgodnie z najlepszą wiedzą redakcji, nie jest i nie był zamieszany w żadne z wydarzeń przedstawionych w tym materiale. Zaistniała pomyłka wynika z podobieństwa nazw spółki Stopro, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do nazwy wydawnictwa Stoprorab. Pan Remigiusz Łupicki nie jest w żadnym stopniu związany z podmiotem Stopro, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umieszczenie wizerunku pana Remigiusza Łupickiego oraz logotypu wydawnictwa Stoprorab wynikało z pomyłki i nie miało na celu pomówienia lub zniesławienia pana Remigiusza Łupickiego lub podmiotów z nim związanych. Materiał szokujące śledztwo CBA, były premier Morawiecki zagrożony. Po wykryciu zaistniałej pomyłki został wyedytowany. Za zaistniałą sytuację najmocniej przepraszamy. Siedem osób, w tym trzej funkcjonariusze z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Opolu, zostało zatrzymanych pod zarzutem rozprowadzania i sprzedaży narkotyków. Wszystkie osoby zatrzymane mają od 22 do 29 lat. Sprawa dotyczy kilkuset gramów marihuany i mefedronu. Prokuratura Okręgowa w Opolu, która nadzoruje postępowanie, poinformowała, że większość podejrzanych przyznała się do zarzutów i złożyła obszerne wyjaśnienia. Wobec sześciu osób, w tym funkcjonariuszy, zastosowano dozór i zakaz opuszczania kraju. Jedna osoba została przesłuchana i zwolniona do domu. Kwestie dotyczące pochodzenia narkotyków oraz metod ich dystrybucji są przedmiotem dalszego śledztwa. Ostateczne konsekwencje wobec podejrzanych będą zależeć od wyników tego śledztwa, ale w świetle polskiego prawa zarówno posiadanie, jak i handel narkotykami mogą skutkować poważnymi karami pozbawienia wolności. Z informacji udzielonych przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Opolu, prokuratora Stanisława Bara, wynika, że rozprowadzanie narkotyków przez funkcjonariuszy miało miejsce w czasie ich wolnym od służby. Wszystkim oskarżonym za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia, natomiast za handel nimi od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie incydentu, w którym policjanci uniemożliwili posłance Koalicji Obywatelskiej, Kindze Gajewskiej, wylegitymowania się i siłą wciągnęli ją do radiowozu. Zdarzenie miało miejsce prawie 3 miesiące temu w Otwocku, podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Śledczy będą badać, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Kinga Gajewska sama poinformowała o tym w mediach społecznościowych, publikując dokument dotyczący wszczęcia postępowania. Na nagraniu z incydentu, które zostało udostępnione przez dziennikarzy, widać, jak policjanci prowadzą posłankę do radiowozu, gdzie następnie ją wciągają. Ludzie w tle protestują, podkreślając, że Gajewska jest posłanką i informują o naruszeniu nietykalności posła. Posłanka była trzymana za ręce, co uniemożliwiło jej wylegitymowanie się. Paweł Zalewski, poseł Koła Polska 2050, był świadkiem tego zdarzenia i potwierdzał tożsamość Gajewskiej. W dniu incydentu Komenda Stołeczna Policji wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że funkcjonariusze nie byli świadomi, iż Gajewska jest posłanką. Śledztwo rozpoczęło się 8 grudnia i dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów. To jest naruszenie nietykalności posła, słuchajcie! Naruszenie nietykalności posła, panowie! Co wy robicie? Co wy robicie, panowie? Panowie, panowie, co wy robicie? 50 tysięcy imigrantów. Panowie, co wy robicie? Panowie, panowie. To jest pani poseł. Panowie, halo, panowie, co wy się zrobili? To jest naruszenie nietykalności posła. SS! To jest naruszenie nietykalności posła, panowie. To jest poseł na Sejm RP. Kinga Gajewska się nazywa.
Jeśli tylko będziemy wiedzieć na pewno, tak? Każdy poświadcza to 30 osób. Panie Jarosława Kaczyńskiego, 30 osób to poświadcza. Jak wy traktujecie ludzi? Panowie, co wy robicie? Skada. Jacek Ćwienka, kandydat z list Konfederacji w ostatnich wyborach, usłyszał zarzuty związane z wywołaniem fałszywego alarmu i publicznym pochwaleniem przestępstwa. Warszawska prokuratura postawiła mu zarzuty po tym, jak Ćwienka zamieścił w serwisie X groźbę o rzekomym wybuchu bomby w Sejmie i zapowiedź, że menora chanukowa wyleci w powietrze. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Ćwienka został zatrzymany przez policję 15 grudnia, 2 dni po opublikowaniu groźby. Wcześniej zareagował na skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna z Konfederacji, który zgasił chanukową menorę w Sejmie i zaatakował kobietę. Jacek Ćwienka złożył wyjaśnienia w prokuraturze rejonowej Warszawa-Mokotów, gdzie usłyszał zarzuty o wywołanie fałszywego alarmu i pochwalanie przestępstwa. Aktywista, który zgłosił podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Jacka Ćwienkę, wskazał na jego groźby w serwisie X. Ćwienka twierdził, że jego konto w serwisie X zostało przejęte, ale śledczy ustalili, że to on był autorem wpisów. W związku z groźbami przeprowadzono sprawdzenie pirotechniczne w gmachu Sejmu, ale nie znaleziono żadnych niebezpiecznych materiałów. Prokuratura nałożyła na polityka dozór policyjny, zakaz kontaktowania się ze świadkami oraz obowiązek stawiennictwa w wyznaczonej jednostce policyjnej. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za wywołanie fałszywego alarmu. To wydarzenie jest pokłosiem incydentu z udziałem Grzegorza Brauna, który zgasił chanukową menorę w Sejmie i zaatakował kobietę. Braun został wykluczony z obrad Sejmu przez marszałka Szymona Hołownię. Radomski adwokat Artur S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i umieszczony w areszcie na 2 miesiące. Zatrzymanie nastąpiło na polecenie Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Prokuratura Krajowa poinformowała, że Artur S. jest powiązany z grupą przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. W trakcie śledztwa przeprowadzono szereg przeszukań, podczas których zabezpieczono narkotyki i nośniki danych. Nieoficjalne ustalenia wskazują, że w tej sprawie wcześniej zatrzymano i aresztowano kilka osób. Śledczy w dalszym ciągu planują kolejne zatrzymania. Szczegóły postępowania nie są ujawnione, ale według informacji nieoficjalnych dotyczy ono handlu dużymi ilościami narkotyków, w tym marihuaną i kokainą. W wyniku pracy operacyjnej kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że 2 obywateli Ukrainy przez ostatnie pół roku dokonywało kradzieży oraz kradzieży z włamaniem do samochodów. Mężczyźni typowali pod kantorami osoby, które wychodziły ze znaczną ilością gotówki, po czym wykorzystywali moment, kiedy użytkownik pojazdu wysiadał z niego, pozostawiając pieniądze w środku. Obywatele Ukrainy, posługując się specjalistycznym sprzętem uniemożliwiającym prawidłowe zamknięcie pojazdu, bezinwazyjnie otwierali pojazd i kradli z niego gotówkę. Straty wyceniono na blisko 100 tysięcy złotych. Ponadto, w celu uniemożliwienia identyfikacji pojazdu, którym się poruszali, zakładali podrabiane tablice rejestracyjne. Do zatrzymania doszło w jednym z lubelskich hoteli. Policjanci znaleźli sprzęt służący do uniemożliwiania prawidłowego zamknięcia pojazdu, podrabiane tablice rejestracyjne oraz część skradzionych pieniędzy. Do chwili obecnej ustalono, że mężczyźni działali na terenie województwa lubelskiego oraz śląskiego, natomiast sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że mężczyźni na swoim koncie mają kradzieże dokonane na terenie innych województw. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem, a także poruszania się samochodem na podrabianych tablicach rejestracyjnych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 5 nastolatków w wieku od 15 do 16 lat zostało zatrzymanych przez policję we Wrocławiu za zniszczenie chanukowego świecznika na ulicy Oławskiej oraz spalenie flagi Izraela. Do incydentu doszło w czwartek, 14 grudnia wieczorem, wkrótce po podobnym zdarzeniu w Sejmie z udziałem posła Grzegorza Brauna. Młodzi sprawcy, którzy byli zamaskowani,
zostali szybko zidentyfikowani i zatrzymani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Na nagraniu z monitoringu widać, jak grupa podpala flagę Izraela i niszczy świecznik. Jeden z nastolatków filmował całe zdarzenie. Nastolatkowie będą odpowiadać przed sądem rodzinnym i nieletnich za swoje działania. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, wyraził na swoim profilu na Facebooku rozczarowanie i smutek z powodu zaistniałego incydentu. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczęła śledztwo w tej sprawie, obejmujące zarzuty publicznego znieważenia przedmiotu religijnego, obrazy uczuć religijnych, nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych czy wyznaniowych oraz znieważenia flagi Izraela. W piątek w centrum Opola doszło do ataku na 82-letniego mężczyznę, który został zaatakowany nożem przez 53-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Napad miał miejsce przy ulicy Krakowskiej, gdy starszy mężczyzna wychodził z banku. Napastnik próbował wyrwać saszetkę ofiary, a w trakcie szarpaniny zranił go nożem. Starszy mężczyzna stawił opór napastnikowi, który ostatecznie uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce, szybko zatrzymali podejrzanego. Ranny 82-latek został przekazany pod opiekę medyków, a według rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca napadu teraz będzie odpowiadać przed sądem. Możliwe, że zostanie oskarżony o napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a nawet o usiłowanie zabójstwa, w zależności od kwalifikacji jego czynu. Funkcjonariusze od pewnego czasu pracowali nad sprawą związaną z biznesem narkotykowym. Ostatecznie, na finiszu czynności operacyjnych, w wytypowanym mieszkaniu na terenie powiatu średzkiego, ujawnili i zabezpieczyli ponad 7 kg substancji, których posiadanie jest zabronione. Była to głównie marihuana oraz niewielka ilość amfetaminy. W wyniku żmudnej i skrupulatnej pracy średzkich policjantów doszło do zatrzymania dwóch osób, 22-letniej kobiety i 34-letniego mężczyzny podejrzanych o tę działalność przestępczą. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, zaangażowanie i intensywne działania mundurowych pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów wytworzenia i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Przestępczy duet decyzją sądu najbliższe miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Para za swoje czyny poniesie surowe konsekwencje. Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, do 12 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczający mecz policjanci oddziału prewencji policji w pewnym momencie na wysokości Trybuny Południowej w Warszawie na ulicy Łazienkowskiej zauważyli osobę, która macha do nich rękoma i wzywa pomocy. Natychmiast ruszyli w kierunku kanału i przy pomocy pasów transportowych, które połączyli w linę ratunkową, pomogli mężczyźnie wydostać się na brzeg. Poszkodowany, mimo ogromnego osłabienia i wyziębienia, zdołał chwycić linę, po czym się nią obwiązać. Wtedy policjanci szybko i zdecydowanie wyciągnęli mężczyznę z mułu wodnego, w którym był zanurzony po szyję. Sytuacja, w jakiej znalazł się 33-latek, była o tyle niebezpieczna, że temperatura na zewnątrz wynosiła około 0 stopni Celsjusza i mężczyźnie ze względu na przebywanie w zimnej wodzie groziło wychłodzenie organizmu, co mogło zakończyć się utratą życia lub zdrowia. Natychmiast po wyciągnięciu z wody policjanci zdjęli z mężczyzny mokrą odzież i okryli go kocem termicznym. Jak się okazało, 33-latek był cały przemarznięty, przemoczony, stracił czucie w rękach i nogach oraz źle się czuł. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, którego załoga udzieliła poszkodowanemu pomocy medycznej, a następnie ze względu na duże wychłodzenie organizmu zabrała do szpitala. Po rozmowie z mężczyzną okazało się, że chciał sobie skrócić drogę na stadion i zamarznięty kanał wziął za mokry asfalt. Dzięki szybkiej reakcji policjantów oddziału prewencji policji w Warszawie nie doszło do tragedii. W szpitalu w Krotoszynie doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 28-letnia kobieta w ciąży. Ukrainka, będąca w 33 tygodniu ciąży, została przywieziona na oddział ginekologiczny w poniedziałek ze względu na złe samopoczucie.
jej stan zdrowia uległ pogorszeniu, co skłoniło lekarzy do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Pomimo przeprowadzonej operacji i wdrożenia procedur medycznych, życia kobiety nie udało się uratować. Noworodek, chłopiec, został przewieziony do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim i umieszczony na oddziale neonatologicznym. Jego stan zdrowia jest oceniany jako średni i wymaga dalszej opieki medycznej. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci kobiety. W ramach śledztwa zaplanowano sekcję zwłok, która ma wyjaśnić bezpośrednią przyczynę zgonu. Zabezpieczono również dokumentację medyczną pacjentki. Śledczy zamierzają przesłuchać świadków oraz lekarzy zaangażowanych w leczenie kobiety. Szpital w Krotoszynie nie powiadomił policji ani prokuratury o śmierci kobiety, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Prokuratura została zaangażowana w sprawę dopiero po doniesieniach medialnych. W sytuacjach śmierci pacjenta, które mogą budzić podejrzenia o przestępstwo, obowiązkiem lekarza jest powiadomienie odpowiednich służb. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.